ciasta należy dodać mąkę, spirytus, śmietanę, żółtka i masło, tak żeby nam wyszły pyszne chrusty. Następnie wyrabiamy to w dzieży przez około 2 minuty i dajemy do lodówki, żeby ciasto schłodziło się przez 10 minut. Potem trzeba ciasto wywałkować, pociąć na takie około 5-centymetrowe lub 3-centymetrowe, w zależności od tego, jakie chce otrzymać długości faworków, kawałki. No i tniemy w nich dziurki, no i dajemy na rozgrzany olej, żeby się usmażyło ciasto. No około minutki z jednej strony i z drugiej strony. No i bierzemy na papier, żeby odsączyć ten tłuszcz, a następnie obsypujemy cukrem pudrem.